CVG9, Klaudiusz Wesołek. Witam serdecznie w moim kolejnym felietonie kresowym. Tym razem, ponieważ no, mamy setną rocznicę wojny z Sowietami i no, za parę dni będzie rocznica Bitwy Warszawskiej. Więc chciałbym parę słów powiedzieć o bałachowcach, czyli takich no, typowo kresowych bohaterach tej wojny. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej warto przypomnieć historię interesującej załogi, która uczestniczyła w tej wojnie, głównie na Podlasiu i Polesiu, chociaż nie tylko, a po wojnie osiedliła się i pracowała w okolicach Puszczy Białowieskiej. W 1921 roku Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych zatrudnił przy wyrębie drzew w Puszczy i w zakładach przemysłu drzewnego 2200 żołnierzy armii generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. Była to kompania ludzi nietuzinkowych, różnych narodowości, głównie prawosławnych, choć nie tylko. Trochę przypominali załogę Kmicica z potopu, patrząc powierzchownie. Swawolna kompania hultajów, warchołów, zbieranina nie tylko z naszych dawnych kresów, ale i z odległych części rosyjskiego imperium. W dużej mierze dezerterzy i maruderzy z Armii Czerwonej, ale jednocześnie szlachetni bohaterowie obrony przed nieludzkim systemem bolszewickim i herosi walk o wolność, zarówno o naszą wolność Polski, jak i swoich narodów. Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz pochodził z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podczas I wojny światowej został wcielony do carskiej armii. Podczas rewolucji bolszewickiej jego pułk opowiedział się po stronie czerwonych, więc przez krótki czas był w Armii Czerwonej, a ten krótki czas pozwolił mu znienawidzić komunistów i zostać dozgonnym, śmiertelnym wrogiem komunizmu. No, to nie była jakaś abstrakcyjna, ideologiczna nienawiść, ale reakcja na zło, którego osobiście doświadczył i zobaczył na własne oczy. Szybko przeszedł na stronę białych, a następnie walczył przeciwko Sowietom o niepodległość Estonii. Następnie dokonał rajdu przez terytorium nieprzyjaciela i dotarł do Polski, gdzie zaczął formować swoją ochotniczą armię sprzymierzoną do walki po stronie polskiej przeciwko Rosji Sowieckiej. Była to armia prowadząca wojnę podjazdową, partyzancką, głównie na terenie Podlasia i Polesia, chociaż nie tylko. Armia składała się z ochotników różnego pochodzenia. Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Kozaków syberyjskich i kubańskich, Estończyków i Łotyszy, a także Polaków o takiej naturze, zwłaszcza takich o naturze wagabundów, którzy bardziej nadawali się właśnie tam niż do regularnej armii. Po rozejmie z Rosją Sowiecką bałachowcy pod wodzą swojego baćki, jak nazywali generała, walczyli na własną rękę o niepodległość Białorusi. Tam bałachowcy połączyli się z milicjami białoruskimi i zaczęli się nazywać Armią Białoruską. Po więcej informacji odsyłam do książek. Przede wszystkim do pamiętnika Stanisława Lisa-Błońskiego, Bałachowcy. On był oficerem łącznikowym, także był cały czas bałachowcami, ale nie był ani przełożonym, ani podwładnym generała Bałachowicza, więc myślę, że jego wspomnienia są no, bardzo obiektywne. Po skończonej wojnie wielu bałachowców, zwłaszcza Rosjan i Kozaków, znalazło się w ciężkiej sytuacji. Ich ziemie znalazły się pod sowieckim panowaniem, a oni znaleźli się na obcej ziemi bez żadnych perspektyw.
Narodowcy i ludowcy negocjowali nawet wydanie ich w ręce bolszewików, bo nawet no, złotem ponoć płacili za głowę każdego bolchowca. A potem nakłaniali, by dobrowolnie opuścili Polskę, by nie zaszkodzić rokowaniom pokojowym. Jednak dzięki staraniom Baćki i pomocy marszałka Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej zadbano o los bolchowców. Nie tylko nie usunięto ich z Polski, znaleźli miejsce osiedlenia i najlepiej płatne prace w Puszczy Białowieskiej i okolicach. Osiedlili się w Hajnówce, Białowieży, Narewce, Czeremsze i Dobrowodzie. Pracowali przy wyrębie drzew w Puszczy Białowieskiej, tartakach i innych zakładach związanych z przemysłem drzewnym. Podejrzewam, że założyli tu rodziny, które z pewnością były głównie wielodzietne, bo byli już wcześniej znani jako chłopy jurne i zalotnicy bez ogłady. Myślę, że ponad 2000 byłych żołnierzy mogło spłodzić z 10 tysięcy lub więcej dzieci, których no, potomkowie muszą żyć tu do dzisiaj. Po II wojnie światowej wielu bolchowców wyjechało z kraju. Z pewnością nie byli mile widziani przez komunistyczne władze zarządzające krajem wasalnym wobec Związku Sowieckiego. No, czerwonej propagandzie bardzo nie pasowali właśnie prawosławni, i to przeważnie białoruskiego i rosyjskiego pochodzenia, z taką antybolszewicką przeszłością. Określenie "ty bałachowcu" stało się wręcz epitetem czy wyzwiskiem. Wielu bałachowców musiało więc wyjechać, a ci, którzy zostali, ich dzieci, raczej ukrywali swoją historię nawet przed własnymi potomkami. Myślę, że dzisiaj w powiecie hajnowskim żyje wielu potomków bolchowców, ale mało kto z nich zdaje sobie z tego sprawę.